Kochani, kochani, mam wakacyjne przemyślenia. Są wakacje i w trakcie wakacji człowiek obserwuje innych ludzi, innych niż siebie w lustrze. Czyli na plaży się pojawiają inni mężczyźni, inni faceci z różnych stron świata. Niektórzy są wysportowani, niektórzy są, nie można powiedzieć, że dobrze ubrani, ale mają jakieś drogie akcesoria ze sobą. Na przykład spotkałem faceta z radioodbiornikiem. Radioodbiornik, nie wiem jakiej marki, ale bardzo głośny i muzyka, powiedziałbym, ludowa Związku Radzieckiego na pół plaży. I to jest to taki sposób, żeby pokazać całemu światu, że się ma radio tranzystorowe. No to jak byłem dzieckiem, to było takie bardzo modne, takie radio tranzystorowe pokazywać na plaży, że się ma, że się jest bogatym. I on też pokazuje, tylko że teraz te radia są dużo, dużo droższe niż tamte poprzednie. I kiedyś na przykład mój wujek to nosił na szyi łańcuszek z Matką Boską, z medalikiem. Natomiast ten człowiek na plaży to miał łańcuch grubszy niż tym, którym moja babcia przywiązywała krowę, ale za to był w żółtym kolorze. I to jest takie, prawdopodobnie takie modne, żeby pokazać światu, że mnie stać na łańcuch grubszy niż u krowy. I wtedy inni patrzą z podziwem na łańcuch. I żeby tak patrzeć z podziwem, jak przechodziłem koło jubilera, tutaj hotel, w każdym hotelu jest jubiler, i w każdym hotelu ten jubiler stara się przypodobać gustom klienteli, czyli gustom klienteli przypodobuje się i ten jubiler w taki sposób, że wystawia coraz droższe, coraz cięższe i coraz gustowniejsze wyroby ze złota. I tak się zastanawiałem, w jakim celu ja miałbym wydać pieniądze na kupienie swojej ukochanej łańcucha. Jakbym jej kupił taki łańcuch, żeby tam wyrazić swoją miłość, czyli zamiast na przykład sprzedać samochód i kupić jej taki łańcuch, to czy ona jakby jeździła z tym łańcuchem po świecie, to czy czułaby się dzięki temu bardziej kochana, czy może bardziej przywiązana do tego łańcucha i bardziej by się rozglądała, czy ktoś ewentualnie jej tego łańcucha nie gwizdnie. Tym bardziej w krajach innych niż nasz ukochany, gdzie oczywiście wiadomo, że nikt nikomu żadnego łańcuszka z szyi nie zdejmie. No. Ani z nogi. No. I dlatego, kochani, bardzo bym chciał, żeby ktoś mi wyjaśnił, w jakim celu należy kobiecie kupić bardzo, bardzo, bardzo drogi łańcuch, złoty. I co taka kobieta czuje, jak dostanie drogi łańcuch? Czy nie lepiej byłoby tę forsę przelać na jej konto?